Księdza proboszcza, przedstawicieli rodzin bohaterów Powstania Styczniowego spoczywających na naszym cmentarzu. Witam władze powiatowe, władze gminne, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych oraz innych instytucji z terenu naszej gminy, strażaków z ochotniczych straży pożarnych, ze sztandarami, z gminy Galewice, wykonawców zadań renowacji cmentarza. Witam delegacje poszczególnych wsi, młodzież szkolną z nauczycielami, członków Stowarzyszenia Biała Góra oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę o zabranie głosu panią Annę Jaśniak, prezes Stowarzyszenia Biała Góra. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mija dokładnie 100 lat od symbolicznej daty 11 listopada 1918 roku, którą uważamy za datę uzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy, jak Polska długa i szeroka, świętują dzisiaj ten niezwykły jubileusz. Prześcigają się w swoich pomysłach,
Na pewno od rana państwo słyszycie o marszach, biegach, maratonach, wystawach, koncertach, konkursach różnego rodzaju. Wszyscy starają się z głębi serca, by tą szczególną uroczystość uczcić jak najlepiej, jak najokazalej. My, mieszkańcy Węglewic, mieszkańcy parafii, w tej sprawie decyzję podjęliśmy już 2 lata temu. Od dawna leżała nam na sercu sprawa renowacji starego cmentarza. Stowarzyszenie od początku swojej działalności próbowało pozyskać fundusze na realizację tego zadania. Przez wiele lat się nie udawało. Dopiero w 2017 roku z programu LIDER, objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, otrzymaliśmy dotację na realizację naszego projektu, który zatytułowaliśmy Ocalić od zapomnienia, renowacja starego cmentarza w Węglewicach. Ale oprócz tego dokonaliśmy wycinki niebezpiecznych drzew, różnych zabiegów pielęgnacyjnych, drzewostanu. Zbudowaliśmy, czy raczej odtworzyliśmy ścieżki, które kiedyś tutaj funkcjonowały, a także opisaliśmy wszystko to, co się znajduje na tym naszym cmentarzu. W imieniu przybyłych tutaj prawnuków Anny i Ildefonsa Kozłowskich, weteranów Powstania Styczniowego, spoczywających na tym cmentarzu, składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic Biała Góra na czele z panią prezes Anną Jaśniak za przyjęcie pięknego hasła Ocalić od zapomnienia oraz za renowację starego cmentarza w Węglewicach. Zdajemy sobie sprawę, ile wymagało to trudu i starań, aby doprowadzić pracę do zwycięskiego końca. Jestem również zobowiązany do przekazania podziękowań od prawnuków Antoniego i Irony z dalekiego Teksasu w USA, którzy świętują dzisiaj stulecie wolnej Polski z konsulem Rzeczypospolitej w Houston, a myślami łączą się z nami tutaj w Węglewicach. Jesteśmy wdzięczni również księdzu proboszczowi Ryszardowi Regulskiemu za wielkie zaangażowanie w problematykę tutejszej społeczności, w tym także za realizację. Dzisiaj, w 100. rocznicę niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Kosynierzy Tadeusza Kościuszki, powstańcy Powstania Listopadowego, żołnierze walczący w czasie Wiosny Ludów, powstańcy styczniowi, więźniowie zesłani na katorgi. Wstańcie do apelu! Naczelniku Józefie Piłsudski, dowódco Legionów i twórco odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego, żołnierze polscy walczący w czasie I wojny światowej o niepodległą Polskę, stańcie do apelu! Kocham cię, moja ojczyzno, za to, że Polską się zowiesz, za twoje pola i lasy. Kocham cię po wszystkie czasy, kocham jasne słoneczko, które ponad Polską świeci. Kocham polską młodzież i nasze malutkie dzieci. Kocham rzeki i rzeczki, które z gór do morza płyną. Kocham łąki zielone, pokwitną, pachnącą koniczyną. Kocham księżyc i gwiazdy,
które nocą świecą. Kocham wszystkie ptaszęta, które są z nami zimą i które wiosną przylecą. Kocham te polskie drogi i te nasze rozstaje, na których od dziada, pradziada krzyż Chrystusowy staje. Kocham polskie wioski sadem okwieconym, bo tutaj się wychowałam. Mam na swoim biurku globus kolorowy. Opowie o krajach, chociaż nie znam mowy. Poszukaj w Europie krainy znaczonej barwami koloru żółtej i zielonej. Ciągnie się od Karpat, to skaliste góry, aż do Morza Bałtyk. Popatrz więc do góry. Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą. To są piękne rzeki. 11 listopada to dla Polski ważna data, bo ojczyzna ta wspaniała niepodległość odzyskała. Tutaj Bóg, honor, ojczyzna, heroizmu znak bez skazy. Piękna Polska, dumny naród, choć cierpiały wiele razy. Dziś od morza aż po góry, od Podlasia przez Mazury, Małopolskę i Śląsk Dolny, naród polski znów szczęśliwy, a kraj jego silny, wolny. Cześć i chwała bohaterom.